Saludato Gesù Cristo, sempre saludato. Carissimi, com'è bello di essere oggi, in questo giorno, 17 dicembre 2021, insieme di nuovo, non sono prima volta qui nell'ufficio di nostro caro professore Giuseppe Di Berra, nel suo ufficio dove voi l'avete sentito durante la Santa Messa, quante persone sono venute malate e penso verranno, anche se anni passano, vero? Ma sempre lo stesso sguardo, professore. Moi drodzy, jestem w Bolonii, po mszy świętej, właśnie w miejscu tutaj, gdzie przyjmuje chorych profesor Giuseppe Di Berra, który bardzo wielu osobom pomógł. Zresztą przede wszystkim chorym na raka, raka piersi. Jest osobą znaną w całych Włoszech, bardzo dobrze. Wielu ludzi, bo od 2004 roku tu do jego biura. Tutaj w Bolonii, tu gdzie zechciał dzisiaj, aby była msza święta, bo tylu chorych, cierpiących, razem ze swoimi, tymi, którzy mu pomagają, a więc biolodzy, którzy uczestniczyli we mszy świętej, którzy też współpracują z nim. Była msza święta, modliliśmy się razem od 2004 roku. Przez to miejsce przewinęło się, jak powiedział, 11 tysięcy kobiet, które miały właśnie raka piersi. Ale o tym będziemy jeszcze mówić. I wiele mogło powrócić do pełni zdrowia. Caro profesore, io in polanco devo tradurre, per quello lascio la parola, a więc będę tłumaczył po polsku, a pan profesor, teraz lekarz profesor, wam o wszystkim powie. Bene, io ringrazio Padre Jarek di questo meraviglioso dono insperato. Ja dziękuję księdzu Jarkowi za wielki dar, który dzisiaj tutaj jest dla mnie. Onorato della sua presenza nel studio. To, że przybył tutaj, ma soprattutto che... E celebrato la messa, santificato con la messa, questo luogo di lavoro, per cui ho un debito immenso di riconoscenza. Ja, mówi pan profesor, że przede wszystkim dziękuję za to spotkanie już dzisiaj, za mszę świętą przede wszystkim i czuję się wielkim dłużnikiem, ale to tak mówi. Profitto dell'occasione per dire che io con l'anno nuovo probabilmente cercherò di trasmettere al maggior numero possibile di colleghi l'eredità etica, clinica e di ricerca di mio padre. Chciałbym przede wszystkim jako człowiek, który dzisiaj no już jest w tym wieku, który widzicie, przede wszystkim przekazać wielu lekarzom cały zbiór i to całe archiwum mojego ojca, który zasłużony właśnie w leczeniu onkologicznym, chciałbym przekazać wszystkim tym lekarzom. Noi abbiamo una fondazione di ricerca scientifica. My mamy fundację właśnie poszukiwawczą naukową, poszukiwań naukowych. Finalizzati alla cura e lo studio del cancro. Przede wszystkim jest to fundacja, która zajmuje się właśnie szukaniem odpowiednich dróg leczenia w zakresie onkologii raka. Diciamo alle persone che chiedono aiuto che i miracoli più da soli. Ja mogę powiedzieć od razu, że osoby, które proszą o pomoc, mogę od razu powiedzieć, że cuda czyni tylko sam Bóg. Noi facciamo tutto il possibile per aiutarvi. My czynimy wszystko, co możliwe, aby pomóc ludziom. Basandoci sui dati scientifici. Przede wszystkim opieramy się na właśnie dokumentacji naukowej. Sull'esperienza clinica. I przede wszystkim również na doświadczeniu klinicznym. Abbiamo dei risultati favorevoli, ripeto, non miracoli. Mamy bardzo duże osiągnięcia, ale powtarzam, że nie są to cuda. Li abbiamo pubblicati. I opublikowaliśmy to wszystko. E io farò questi seminari per i colleghi, per i medici, perché abbiamo la prova che si può, con molta modestia, stando sempre nell'ambito della realtà, però si può
con qualche ricerca che ha fatto mio padre, io non ho meriti, applico solo migliorare la qualità di vita e prolungare la vita in un discreto numero di persone. Oczywiście moje seminaria, które teraz będę prowadził dla lekarzy, to przede wszystkim po to, by ich właśnie przygotować i wskazać im drogę, w jaki sposób można ludziom pomóc, zwłaszcza tym chorym na raka. No i mogę powiedzieć, że przede wszystkim na przedłużenie ich życia również. To jest ważne. I o to by było to, żeby właśnie jakość tego życia się ich zmieniła. Questi corsi saranno aperti a tutti i medici italiani e stranieri. Te kursy, seminaria będą niebawem otwarte dla lekarzy w Italii, a także i poza granicy różnych lekarzy. Con particolare favore coglieremo medici polacchi perché l'Europa e la civiltà ha un grande debito di riconoscenza verso la Polonia. Ja chciałbym przede wszystkim zaprosić też lekarzy z Polski, by brali udział w tym seminarium, by też mogli z niego skorzystać. No, mamy też wielki dług, piękny wobec Polski, dlatego tym bardziej to, co Polska wnosi do Europy. Profesore, siamo qui, lei diceva tante persone, da 2004 sono venute 11.000, vero? Più o meno. A więc mówię, jesteśmy w tym miejscu, gdzie przybyło tyle osób chorych, no 11 tysięcy chorych od 2004 roku. Ma ultima volta, a Nuova Zelanda. Siete stati, lei ha dato come testimonianza, per diciamo documentazione, questo è importante. Ostatnim razem, tutaj mamy, właśnie pan profesor był na sympozjum w Nowej Zelandii, ponieważ tam finansuje się więcej właśnie ten aspekt poszukiwawczy. Allora sono più finanziamenti di là per la cura, vero? I mamy tutaj właśnie dokumentację giornale, no? A tutaj jest kongres, jak się nazywa, ja nie widzę, kongres. Congresso internazionale sui tumori del seno. A tutaj odbył się w Nowej Zelandii kongres międzynarodowy, jeśli chodzi o raka piersi. Ho portato 502 casi. Ja również tam na tym kongresie przedstawiłem 502 przypadki. Risultato più importante è la sopravvivenza. Przede wszystkim rezultatem było to, że te osoby, pomimo że miały chorobę nowotworową piersi, potrafiły żyć, przedłużyć swój czas życia. A 5 anni del tumore metastatico avanzato della mammella. A więc mogły przedłużyć swoje życie o 5 lat więcej, te w najniższym stadium, o 5 lat dłużej kobiety, które już miały raka piersi z przerzutami do organizmu. Oncologia internazionale 26%, sopravvivenza 5 anni. Natomiast onkologia międzynarodowa daje 26% właśnie przedłużenia do 5 lat. Terapia di Bella 69%. Natomiast w terapii tej, której ja proponuję, jest 69%. Sopravvivenza a 5 anni. Jeśli chodzi o przedłużenie życia o 5 lat osobom w chorobie nowotworowej raka piersi z przerzutami już w organizmie dorosłym. Questo è il risultato che abbiamo portato ed è stato pubblicato agli atti del congresso. Ten rezultat nasz, który żeśmy przedstawili w Nowej Zelandii, został opublikowany już w aktach po kongresie jako oficjalny. E questo è un grande successo, penso, che per quello forse qualcuno vuole attaccarla, perché c'è sempre invidia, gelosia, vero? Anche nel vostro ambiente. Molto. Ja mówię, właśnie to jest piękny rezultat. I zawsze jest ktoś, kto zaatakuje, bo przecież wiemy, że zazdrość wszędzie jest. I w rodzinie, w domu, w społeczeństwie, w kościele też. Ale ho detto che invidia c'è anche in chiesa, per quello anche tra i medici, tra i tutti, dappertutto. C'è un grande conflitto di interessi. A, mówi, to jest właśnie konflikt interesów, czyli chodzi właśnie o ekonomię. Profesorze,
siamo in tempo di grande pandemia, allora siamo nel tempo di grande momento di sofferenza, direi. Ma quelli resistono forti che hanno più i possibilità del corpo, sì. Li hai aiutato molto adesso con il vaccino? Perché sappiamo che anche vaccinati sono malati di virus. I apetam, i stessi in czasie trudnym virusa pandemii, oczywiście, że ci znoszą lżej, którzy mają przeciwciała, ale też wiemy, że i zaszczepieni również przechodzą tę chorobę. Może lżej, ale przechodzą. È possibile incrementare notevolmente l'immunità, le difese? È possibile allora aumentare le difese. Aumentare le difese. Oczywiście wiemy, że każdy z nas może się też, wzmocnić te swoje możliwości obronne organizmu. Questo serve per tutte le varianti del virus. I to wzmocnienie właśnie swojego organizmu, aby mieć te właśnie te difesa przeciwciała właśnie, brakowało mi słowa, a więc przeciwciała, to one pomogą na wszystkie typy wirusa. Nel nostro sito, sito è metodo di Bella sito. Na naszej stronie internetowej metodo di Bella. Io ho pubblicato le sostanze che aumentano molto l'immunità. Tam możecie znaleźć substancje, które podnoszą bardzo odporność dla każdego organizmu. E che le stesse sostanze servono per la prevenzione e per la cura del tumore. I te same, zauważcie, to mamy w badaniu, substancje, one tak samo służą, jeśli leczymy chorobę nowotworową. Ecco, profesore, perché noi siamo, essendo vicino a Natale, io ho qui sempre questo pane bianco e lo voglio spezzare, ma non so, adesso non abbiamo i guanti, non siamo assicurati, ma io spezzo lo stesso. Nie mamy tutaj żadnych rękawic, no nie, ale profesor mówi, że chce przełamać ten chleb. Chleb zapakowany, ale ja nie dotknę. Allora, il professore non ha i guanti, ma io non ho toccato, vedete c'è. Anche se ha toccato lo stesso. Come la fede. A więc mówi, nawet gdybyś dotknął, tak samo. I prendo pezzettino. Auguro lei. Ecco. No tieni mano, perché sì. Poi lei, io mangio suo, lei mio. Non è così, perché lei deve prendere mio. Pezzettino da me. Questo ah, sì. Ecco. Prima che mangiamo, najpierw nim spożyjemy ten opłatę. Życzę panu profesorowi wielu osiągnięć, ale przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia, aby Matka Najświętsza miała go w opiece i udzielała wszelkich łask. Io al primo che mangio, l'auguro lei, soprattutto la salute, che tanta gente ancora possa venire e prolungare anche la vita in modo anche delle vostre ricerche, ma soprattutto che tanta gente qui avrà modo di incontrare un medico professore che ascolta, che vede malattia, non solo malattia, ma vede la persona, che ha bisogno di grande rafforzamento in questa via di sofferenza. Ja życzę profesorowi, żeby tutaj, jak przychodzą ludzie, żeby spotykali człowieka, tak jak on, a nie tylko, że spotyka chorobę. On to czyni. Grazie. Na tym kończymy, così concludiamo. Allora, buon anno anche. E ci vediamo prossima volta. Na tym kończymy jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Siamo dato Gesù Cristo.